Jeden tydzień dla dżentelmenów. To jest mój postulat i wiem, że są do tego zdolni. Wyglądają dobrze. Będą starali się to zrobić przez dolną alejkę, gdzie Slipper już podejmuje pierwszą walkę. Chipsy podpalony, Chipsy musi błyskać do przodu i Aphelios z pierwszym killem! Mówiłem, że jeżeli chcecie uczyć się Apheliosa, to właśnie od Edisona, który sięga w tym meczu po pierwszą bombki, więc... No bardzo cierpliwie tu podchodzą, tylko muszą uważać, jeśli Ariana zgarnie tu za dużo expa, wbije szóstkę i wtedy wszystko pójdzie na myśl na marne, ale on sam to sobie wypracuje! Co za piękny stun na maksymalnym zasięgu, Ariana i tak pali flasza! Na bocie ale... odcinany ten jakże istotny Aphelios, z drugiej strony dżentelmeni nie próżnują, biorą Heralda. I myślę, że dżentelmeni, jeżeli tutaj Slipper nie upadnie, co chyba niestety się wydarzy... Nie bo... wydarzy się, co więcej, on broni się pod wieżą, okay. Addison jest obok, próbuje się bronić, czy ktoś może steleportować, no supporta stracą, ale zrobili trochę zamieszania. Te plejty spowolnione w braniu. I to trochę przeszkadza dżentelmenom, bo gdyby tutaj odpuścili, to ten Jhin, który ma tylko 4 autoataki, jeszcze nie tak dużo obrażeń zadaje wieży, prawdopodobnie co, dokopałby się do kolejnych dwóch opancerzeń, ale na tym tak naprawdę tyle, a w międzyczasie Badliga z zebranym Heraldem mógłby podziałać coś do spółki z Grzybkiem, ale w sytuacji, w której nie ma supporta, nieco więcej czasu i przestrzeni dostają zawodnicy Iron, Addison się wywalił, więc spalają właśnie kolejne opancerzenia. Addison również tu podchodzi, pali jeszcze błysk zupełnie niepotrzebnie. No i wymienia się jeden za jednego, ale nie będzie zadowolony z tej sytuacji, nie sfarmi Wave'a. No zgridował tutaj na te fale, chciał podejść, liczył, że przeciwnicy wycofali, a cały czas Iron Wolves asekurował. Jest niemal zawsze tam, gdzie jest potrzebny. I to, że był przy 3-4 eliminacji, to w mojej opinii nie jest przypadek. Natomiast teraz Grzybek po drugiej stronie mapy. Flash do przodu! No i czy uda się wykluczyć Sauliusa? Sporo obrażeń musiał przyjąć. Również błysk od Syndry. Grzybek jeszcze próbuje poszukać, ale... Sauliusz zaraz będzie miał Scatter the Weak po raz kolejny. Właśnie chyba nie chcesz ryzykować jako Grzybek, ten Wukong teraz ogłuszony. Jeszcze tylko jedna dawka obrażeń wystarczy i znajdzie ją Sauliusz. I ma 2-0-0 i w obu przypadkach to 2 solo kille. Ten może nie był aż tak... Ośrodkową te krypy zbierane były przez Slippera, ze wszystkich ludzi, przez supporta. No to nie jest optymalne przypisanie alejek. Na dżentelmeni myślę, że i tak nie rozpędzili się tak, jakby chcieli. Wjeżdżają wilki na terytorium wroga. Widzimy, że Grzybek atakuje do Sauliusa. Ten kupuje czas za pomocą zony, lecz najważniejsze jest to, co dzieje się z Slipperem. Ten pobłogosławiony Chrono Shiftem, a wilki się grupują. Zdjęli już Grzybka, który nie mógł wiecznie utrzymać rywali. I wieża na topie to też łatwy łup dla Iron Wolves. Wygrana na Illuminar Gaming i w tych meczach wyglądali dobrze. Czy jeszcze się podniosą w tej grze? No będą próbowali. Kakan wchodzi, szuka Addisona, ten od razu z błyskiem i Slipper wynosi go pod strukturę. Badliga kupuje sporo czasu swoim ultimatem i finalnie nikt nie upada po stronie dżentelmenów. I to więcej, rozpędzony Addison musi trzymać dystans, ale zna swoje limity. Teraz resztkę manę zużywa na to Q-Ledge Wolf. Soul i po prostu się zerwał ze smyczy. Dżentelmeni pokazują, co się dzieje, jeśli na ich team comp zainicjujesz leniwie i nieskład. De facto każdego. Ariana już podrzuca te bombki na bocie, a Addison zajmuje robiony się smokiem. Tak jest, razem z Badligą. Tutaj nie ma teleportacji, więc Ariana oraz razem tutaj z Grzybkiem stanie na siebie. Próbuje jeszcze Slipper w tym wszystkim pomagać. Atak na Chipsego, kręci śmigłem Grzybek. Jest eliminacja. Widzimy wskrzeszenie. Ariana przetrwał jakimś cudem. Wszyscy Slipper przeżyli. Do niego. Wszyscy przeżyli. Smok został wcięty. I Iron Wolf zgoni, ale Slipper wydaje się już być bezpieczny. Kakan ciągle za nim biegnie. Ma flasha, ma ulti. Set jest tarapatach. Kłamałem. No ale nawet jeśli Slipper tu padnie, choć jeszcze próbuje kupować czas, to dla dżentelmenów to jest fantastyczna wymiana. Przeciwnicy, okej, okay, zabili ci supporta, ale stracili smoka, stracili punkt duszowy i nie zrobili barona na Sora. Ściągnięty. Ale flasha spaił, czy wystarczy? No przyspieszony Slipper, czy ten ultimate zostanie zagrany? Tak, w drugą stronę. Slipper jest daleko od mapy, ale ważniejsza rzecz jest z prawej strony. Grzybek podbija 3 osoby, Gravitum dorzucone, Addison musi to uratować. Widzimy, że nadal biją się supporti z lewej strony, lecz patrzmy na tę kurtynę. To są 4 teamfighty, nie jeden. I Kakan, mało punktów zdrowia, bije Mega Gnara, rany po obu stronach. I czy obie strony wycofają się? Nie, to kotwica od Chipsego i eliminacja chwilę później. Ariana nie miał już Chrono Shifta i teraz Addison na froncie musi uważać. Flaszuje do tyłu, gdzieś tam krytym jeszcze załatwi. I samobójczą jest od Slippera, co się dzieje? Każdy gra swoje, lecz to Iron Wolves gryzie. I pędzi Yashiro po kolejną eliminację. Zabrakło mu odrobiny obrażeń, ale to chyba i tak nie jest mu aż tak potrzebne, bo zawodnicy Iron Wolves wiedzą, że tą walkę zwyciężyli. Finalnie Ace trafia na ich konto, a do tego wszystkiego słodziutki Baron Nash. Za duża presja z dwóch stron. Przez rywali, tak? Oni chcieliby być w tym deficycie, wiesz, tak 55% do 45%, tak? Że rywale są delikatnie do przodu, ale
Nie tak jak tutaj, gdzie Yashiro po prostu rozkłada kurtynę i ładuje kolejne pociski. Ariana spalił też Chronoshift w panice. Widzimy, że walka i tak podjęta, bo Grzybek ma dobrą pozycję. To jest świetny przerzut ze strony Sleepera. I to jest walka, gdzie dobierają się do skóry tym wszystkim wilkom i bronią inhibitor na bocie. Garniają shutdown, złoto dla Addisona. To jest szybko brany Nashor. Nie wiem, czy nie przesadzają. Mają słabą pozycję, a Grzybek jest daleko. Ej, Saulis od flanki. Kakan. Biorą go! Teraz chwila! Kakan nie ma formy bestii! I teraz Sleeper, zobacz jaka potężna tarcza! Czy wyjdą z tego Baron Pitu? Addison już przyspieszony! Jedna tarcza, druga tarcza i zobacz jak soluje Kakana, Addison! Kakan prawie nie istnieje! To może być teamfight dla dżentelmenów! To w końcu wtorek, ale niestety złapany Addison! Czy ktoś go ewakuuje? Chronoshift dostępny, więc jeszcze jest w stanie się oswobodzić. Czerwona broń też jest dla niego na miejscu, ale świetny hook! Odczypsego wyjaśnia tę sytuację i chyba kończy nam grę, bo Iron Wolves widzi, że przeciwnicy mają jedynie 45 sekund. O, jest tutaj oczywiście wzmocnienie Nashora, więc ciut silniejsze są miniony, jeśli chodzi o obrońców, ale czy 17 sekund do Sleepera jest w stanie jeszcze ugrać? Dwoi się i troi, ale Ariana chyba nie ma mowy o to, żeby to upilnował. Co więcej, nie ma Chronoshifta, ma Chronoshift. Skrzeszony zostanie, lecz czasu ubywa. I Gentleman's Gaming jeszcze chcieliby liczyć się z tym, że uda się komuś... Wstał. Zaraz, co? Wstał inhib! I teraz Addison za... Okej, Grzybek 10 sekund. Addison 11, Sleeper! Teraz to on będzie tańczył, Yashiro go ignoruje! Sleeper próbuje się na niego rzucić, ale to był tylko mały, słodki epilog, mała podkrętka, mały cliffhanger! Ale to Iron Wolves kończy po mistrzowskim teamfightu.